Proszę Państwa, nie ukrywam, że emocje mi się już udzielają, bo dostałem informację z naszego studia, że właśnie nasza gwiazda dzisiejszego wieczoru, pan 50 groszy, już do nas dojechał, także brat Daniel poszedł go przywitać. Korzystając jeszcze z chwili oczekiwania, połączmy się z naszym studiem na Służewskim Jarmarku. Halo Jakubie, czy możesz nam powiedzieć, co tam teraz się dzieje? Atmosfera jest gorąca. Jak mówiłem we wcześniejszym wejściu, atmosfera też jest gorąca. Rozumiem, że mówienie na żywo sprawia ci lekką trudność, ale mimo wszystko spróbuj się przełamać i może opowiesz nam coś więcej. Halo Jakubie. Pewnie, Andrzeju, dla ciebie nie ma żadnego problemu. Jest tak, jestem tu od samego rana, żeby nic za nic nie przegapić. A nie jest to proste, bo dzieje się sporo. Eventa, konkursy dla dzieci, mnóstwo studni, atrakcji, książek, rejsów, płyt, wydawnictw. Do tego co chwila ktoś wychodzi na scenę. No i wszyscy czekamy na gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Chodzącą legendę amerykańskiego rapu. Jest ze mną spory fanklub ze studni. Oj, zawsze robią taki hałas. Oj, są na wszystkich jego europejskich koncertach, więc nie mogło ich zabraknąć również tutaj. Specjalnie z powodu wizyty pana 50 groszy w Polsce przygotowali swój projekt. Gdy pan 50 groszy rapuje, w moim serduszku ciepełko czuję. Tak jest! Tak jest, to są te emocje, to jest ten czas, to jest ta chwila. Andrzeju, mówię ci, kończ program, pojawia się tutaj, bo naprawdę warto. Dzięki Jakubie. Mam jeszcze jedno pytanie. Słyszałem, że jarmark cieszy się niesamowitą popularnością. Podobno pierwsi jarmarkowicze pojawili się już wczorajszego, wczesnego poranka. Czy możesz to potwierdzić? Czy to jest prawda? Andrzeju, najprawdziwsza prawda. Na potwierdzenie tego faktu jest tutaj ze mną pewna pani. Zapraszam. Proszę się przedstawić. Ula. Pani Ula. Pani Ula całe wczorajsze popołudnie spędziła przed bramą, noc koczowała w namiocie, aby dziś jako pierwsza dostać się na plac. Pani Urszulo, skąd takie wielkie poświęcenie? Jak sami państwo widzicie, wzruszenie odebrało jej mowę. To chociaż jak pani ocenia dziś tegoroczną imprezę? Atmosfera nie może być bardziej gorąca. Także proszę państwa, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was. Wsiadajcie w swoje samochody, drugą linię metra, skutery, wrotki, wszystko, cokolwiek macie, przyjeżdżajcie, meldujcie się tutaj, czekamy na was. Tyle ode mnie. A, Andrzeju, pozdrów ode mnie pana 50 groszy i powiedz, że czekamy tu już na niego. Tyle ode mnie. Specjalnie ze Służewa na pytanie na Dominikanie brat Jakub. Halo studio! Halo Jakubie, dziękuję, baw się tam dobrze. Baw się dobrze, zostaw też coś dla nas.